Witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 Classic Series, jesteśmy w Brazylii, no i przed wami wyścig 50% właśnie dzisiaj. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda, a już teraz gorąco i serdecznie was zapraszam do udziału w wyścigu 50% właśnie na torze w Brazylii. Jest to już Grand Prix numer 6 sezonu numer 2 właśnie Ligi F1 Classic Series. Zapraszam. Back and relax for what's going to be a fantastic Brazilian Grand Prix. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. And that gives us our best passing opportunity down into turn 1. O kurna, internet. Ja pierdolę, Ej, poczekajcie na mnie! Na mnie, poczekajcie, bo ja się ładuję. Poczekajcie na mnie, nie dawajcie gotowości, czekajcie. Jeszcze nie? Dobra, jest, dobra, czekajcie, strategię go sobie ustawię. Dobra. Ale czy jesteś gotowy na te emocje? Jestem gotowy na te emocje, jak się stresuję. Ty w starcie, bo ty, ja się czuję, że nie będzie taki karambolany, ja ci mówię. Na tym pierwszym zakręcie... A na ile boksów jedziecie? Na 40. Nie, jeśli moja modyfikacja mówi prawdę, że w końcówce będą sliki, to ja na 3, no bo jeszcze na Intera, no pod warunkiem, że tam jakieś uszkodzenia nie będą. Ej, Darkoven, zmieniliście malowanie? Bo macie taki sam bolid jak my, tylko że wy macie więcej błękitu. Znaczy ja jeszcze te pońcy muszę zdobyć, to wtedy będę miał szatkę taką jak trzeba. To może być koniec jego warty w tym wyścigu. Nie, jest. Dobra, ale czemu borsuk małety? Ale trzymał. Borsuk założył łety, co jest? No wariat. Dobra. Odpuśćcie mi. Zostawcie mnie spokojnie. Kurwa. Oj! Poleciał ktoś. No nie! Co się dzieje? Nerwcie poleciał. Dobra, dla nas wreszcie spokojnie. Jest, bo jakoś się udało. Nie wyspinowałem na pierwszym zakręcie. Czy wy wiecie, jaki to jest dla mnie sukces? Bo ja ciągle. Dobra. Może już to słyszeliście wiele razy, ale ja w poprzednim sezonie na 12 wyścigów spinowałem na starcie 7 razy. I wiecie co było lepsze? Że zawsze przez to, że chciałem kogoś wyjwumbować. Lordzik poleciał. Na chwilę wrócił. O Jezu, ale by to się dalej mogło zrobić. To jest walce w kosz. Oj, to jest walce w dwóch kierowców. Kakir kontra Luke, tak to jest fajna walka. Oj, błąd kogoś. Ma safety car, błagam. Musi się rozwalić, by był safety car, powodzenia. Co próbujesz nieodpowiednie zachowania? Ten kości nie mam. Oh my god! Co to było? Co się stało w tym momencie? Ty tutaj jesteś, Nerdzio? Jezus! Nerdzio, ty tutaj jesteś? No bo jechaliśmy koło w koło i ty się stałeś duchem i we mnie lekko uderzyłeś, ja poleciałem takim ostrym driftem. Boże święta, Clover, to... Kto to poleciał z przodu? Karczewski. Clover, to poleciał. Cloverze, ale to byłby dla mnie koniec tego wyścigu. Patrzę się, że jest safety car i powiadom mnie, że jest safety car i mam przed no. Porony bolić. Ciekawe, Clover, przed chwilą mój wyścig by się dzisiaj skończył. No bo jechaliśmy go w koło z Nerdzim, on się stał duchę we mnie się wpieprzył i ja poleciałem takim driftem. Ja pierdo. Zawał. Sorry, Luke. Nie uważaj. XD. Ej, Clover, a który ty jesteś? Słuchaj, ja jadę, patrzę się na górę, powiadomienie, że jest safety car. Czytam powiadomienie, potem patrzę się przed siebie i widzę rozwalony bolid przed twarzą centralnie lecąc, jadąc, jak jadę w niego, nie? A szczęście byłem duchem, bo mi ten wyścig tam skończył już, nie? Ja też się zawalowałem. Za moment.
Ej, słuchajcie, ja nagrywałem wyścig i wam potem pokażę, jak to wyglądało z nerdziem. To było takie coś. On się z całą nagle przede mną duchem wjechał we mnie, idealnie we mnie wjechał. I on jechał we mnie i to się skończyło w taki sposób, że on... Aha, ja Kasia sobie kopał. Ej, to by mnie walło na starcie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, dlatego ja właśnie ten start odpuściłem, czy nie odpuściłem, no po prostu rzadziej przejechałem. Aha, nerdzie był też jechał. Bo ja Luka atakowałem na pierwszym zakręcie. A ja jechałem z kimś koło, nie wiem czy... Nie z tym, z... Nie, kto jest 11? Ja. Czyli kto? Borsu. No to ja chyba z tobą jechałem koło. Ale nie, bardzo nawet ja absolutnego zawału dostałem. Patrzę się na twoje domienie, po czym przed siebie widzę Boli na twarzy, nie? Nie no bo... Ja właśnie wyczęsto w wyścigach online odpadam w taki sposób, że jadę koło i tam zawsze jest taki kontakt, że mnie zawsze w bany to wypycha i to właśnie byłoby to samo z nerdzim, ale on się stał duchem w ostatniej chwili. Ale wiesz, ja się też w tej chwili stałem duchem, inaczej bym ten wyścig skończył, ale to była taka sytuacja, że on po prostu jest tak ja, on był na szczycie górki po prostu i nie widziałeś go z tamtej kamery. Na podjeździe go nie było absolutnie widać, to był problem. Czy wy tak tutaj hamujecie, Krowert? No tak jedzie ten. Ja, bo ja nie widzę tego. Tak Kuba, czemu wy tak, tak strasznie hamujecie z tego? Kompakty blokują strasznie. A kto mogę prowadzić z ciekawości? Kuba. A kto jest drugi? AMG. Kto jest trzeci? Lordzik. A kto jest czwarty? Darkowen, ja. A kto jest piąty? Kahir. A kto jest szósty? Nie wiem. Ja. Już nie widzę. Luke jest siódmy. Luke jest siódmy. Ósmy jest Nerdzio, ja jestem dziewiąty. Ja, czyli ten, który właśnie by odpadł swój ulubiony sposób z wyścigu w Brazylii, bo zawsze tak muszę odpaść. Żadny z tymi kołowką jest taki kodek, ja zawsze w bandę, nie bym tak zbyt. To jest to jedno, to jest ostatnie chyba, nie? Ja. Ja jestem dziewiąty, o Jezus Maria. Co się tam z cudu dzieje, że wy tak idziecie szybko i tak nagle ostro wszyscy chętnie? Nie, przywaliłem w bandę! Części się posypały, widziałem. Ja pier, nie wierzę. Z tego co widzę, masz żółte skrzydło. Z tego no tak. Co widziałem. No bo widziałem lekolotkę. Nie no, ale na serio, co się dzieje na tym safety carze? U mnie to wygląda tak, że przyspieszamy do 180 i nagle ostro hamujemy. Kto prowadzi? Kto ma jakieś kary? Ja mam już. Ja mam przejazdu przez boks. Co? Ale wiesz, że ją no chyba safety carze nie możesz wykonać. Ona na safety carze właśnie nie może. Jakiś uszkodzenie jakoś ma? Bo ja, czekajcie, spadły mi w ogóle słuchawki. To ma uszkodzenie jakieś. Dobra. Kurde. Aha. Nie, wiecie co ja nienawidzę tutaj właśnie jak się ścigamy? Tego, że tutaj jazda za safety carem wygląda tak. Jedziemy, ostro hamujemy. Jedziemy, ostro hamujemy. Jak się ostatecznie rozpędzasz, to po chwili hamujesz z blokowanymi kołami. Fajnie, że jest bez asystiady. Muszę sobie... czekajcie, linię sobie chyba dam. I znowu właśnie tak ostro zahamowaliśmy. Dam sobie linię i dam sobie ABS. No bo ja na deszczu jeszcze bez ABS nie umiem jeździć. Na safety cara zaraz drugiego potrzebuję. A ty teraz jeżdżasz, Krewy? Nie, do ciągu. Uwaga. Uważajcie, bo teraz będzie... Wolniutko. Restart. Bo teraz będzie taki restart. Kurde, bo tutaj się zbieracie jak w ogóle tam Glover już koło z kim stoi. Dobra, poszli. Chyba poszli. Tak, poszli. Nie poszliśmy. Jeszcze nie. Poszli już. No bo widzę, że już wszyscy przyspieszamy. Gazu, atakuje Darkowana. Gazu, kur... Dobra, Albi, walka koło. Lordzik jak przeleciał. Oj, Nerdzio poleciał, bo tutaj dwóch osób przystrzeliło w ogóle jedynkę. Nerdzio. Lordzik jak wyprzedził mnie. Darkowen, teraz mogłeś w cholerę Nerdziowi. Uważaj, Darkowen, chyba będę cię atakować po lewo. Tak, dobra, atakuj. Ja tu muszę... O, ty! Kto to jeszcze chciał się mi wciskać tak pięknie? O nie! Ja. Borsuko, kurwa, sorry. No, panowie! Co to był? Dobrze, że już byłem duchem przez chwilę. Ej, wiecie co ma najlepsze? Borsuk się uczył latać. Borsuk, w
tym momencie poczuj się tak jak ja podczas każdego wyścigu na właśnie w taki sposób podkładam. Lekki kontakt. Włączył mi zrobił takiego tej bomba, potem się lekko zdarzyliśmy. Ja poleciałem szeroko, żeby no bo padam ręki pocisk, a on poleciał w bank. Nie lubię, no bo właśnie był taki kontakt, że mnie, że jak ja byłbym tam, gdzie ty byłeś, to ja bym ten wyścig skończył. A ty jedziesz dalej, czy już nie? Aha. I nie było nawet wiecji, skandal. To jeszcze to było w takim miejscu. Kto tam za mną jedzie? Ja. O. Człowiek. Człowiek. Widzę, że jest blisko. Boję się do ciebie zbliżyć, słuchaj, bo masz tor jazdy kręcony. Nie dziwię się. To się tak, ale ci ślizga boli, nie? Nie mam mocy na prostej w ogóle. No ja nie, to było takie coś, że według mnie Darko Wenty jechałeś na średnim Ersie, tak? Mi się tak wydawało, no bo jechaliśmy z taką samą prędkością. Właśnie teraz Darko Wena lekko rzuciło, no bo widziałem, że był... Albo mieszankę zmieniłem niepotrzebnie. A w ogóle Borsu, ty sobie według mnie zepsułeś ten wyścig w taki sposób, że ty sobie założyłeś łety na start. Achir. O kurwa, wyjebało mi co. A kto jest Darko Wen, no bo tu tam jesteś, no to kto jest dziesiąty? Skorupa. Skorupa, aha. A no tak, no bo Borsuk od pata... Borsuk wyleciał do góry, odpadam. Słuchaj, naprawdę. No jak, no, w taki sposób ja właśnie często odpadam. Przestrzeliłem nawet... wagę. Właśnie, nie, w karierze nawet ja tak odpadam, o kurde, teraz tutaj będzie blisko mnie Darko Wen, czy tutaj... Nie, nie mam mocy. Albo nie, Darko jednak. Nie. Zbliża się, da, kurde, zaczynam Darko się bać. Boję się. Naprawdę. Ja też się właśnie boję. To nie jest linia, słuchaj, jazdy. Ale ja jadę bez linii jazdy. Ja nawet za bardzo nie wiem gdzie tutaj hamować, no bo nie zdążyłem zmienić linii. Ale spokojnie. Jak będziemy koło, no to nie będę jechać od prawej do lewej strony. Tak jak to jest, że właśnie... Nie ma absolutnie mocy. Zbliża się. Nie, no muszę odpuścić. Nie, naprawdę, bo to... To się źle skończy. Chciałbym zrobić Borsuka. No bo Borsuk to jest takie tam sposób. Tak, dokładnie. Nie w tych warunkach. Ciekawe, to się z tym widelcu. Lista mi da. Ojej, ale mnie teraz rzuciło. Jakie masz plan na rozwalanie się? Hamowanie. Ja? Jak będę blisko Kuby, to nie hamuję, zakręty. Wiesz? W pierwszym zakręcie. Kurde, ja w ogóle nie mam wstępności na tych oponach. Szykanę robię na prosto i rozwalam Kubę. Nie wiem, taki jest plan, nie wiem, czy się podoba, czy nie. Ale ja ci tutaj blokuję Darkowy. Bez lotki męczę. To jest czwarty za Lordzikiem. Kafir. Kurde, oj, lordzik. Ale tutaj drift nie daj się. Lecią, się męczę bez lotki, wiesz? Problem mały. O dobra, jecie. I... O, ale czekaj, bo ja jeszcze mogę skontrować. Się dosyć szybko zbliżam. Będę atakować kolegę. O nie. Po twoją lewą stronę będę atakował. Bo w koło pierwszy zakręt to się kończy na nacisie spinalnym z mojej strony. A, wepchnął mnie chyba. Ale walka... Nawet planuję podcięcie, jak to w tym stronie. Oj, Dor... Kurde, Lordzik, nie da się tam. Jezus, Mare. Człowiek, co ty robisz? Żyję, jadę dalej. A ja wiesz jak ty na mnie leciałeś? Ja tylko, full paliwo, bo tylko przekonał się. Co się tutaj stało przed chwilą? Jakie w ogóle płacisz? Ja 3 sekundy nie wyjechałem za to. No ja też właśnie nie winę, a ja wyjechałem ewidentnie. Jest kary, muszę jakieś kary? Ja mam dwa ostrzeżenia, przez to, że dwa razy w pierwszy zakręt wyjechałem się szerzej. Raz się chciałem bronić, a raz jechałem koło. Mafia. Oj. Jak mi się fatalnie w ogóle jedzie tutaj. No czarne bojdy spróbują. Jezu, przecież się w ogóle skręca w tym, czym się da. Powiedz to komuś, że jedzie bez lotu. No, którędy? Lewa czy prawa, zdecyduj się. Tędy jedź. U mnie bez trilii, no to tutaj ciężko jeszcze zdecydować, uwierz mi.
tutaj raz jest prawa, raz jest lewa. Kurde, aha, dostałem trzecie ostrzeżenie i nie dostałem kary. Widzisz. Ja bez ostrzeżenia dostałem od razu, na safety. No, no to tak jest. No, 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 na safety tak jest. Ja dostałem 15 sekund kary za dwa wyjazdy. W Singapurze, no to było, bo pamiętam. Wyjechał pierwszy raz, spadł na czwarte. Normalnie poczuł się jak Granerud w Lahti. Kto oglądał skoki w Lahti, to Granerud poleciał po rekord i się tak. Wypierwszył. No, no. Musiał skoczyć tam chyba punkta gdzieś koło, ale się napalił na rekord skocznie, poleciał i czwarty. Chciał się popisać, nie? Tak, chciał zrobić rekord. I tak mi zabrakło pół metra na mechanikę. Dobra, widzę, że tam ładne. Który ty jesteś, Dominiku? P6. Tak, dobra, jestem P9. Bezdomki jestem, to jest problem. Nie jedyne. Ja się czuję, ja się czuję jakbym jechał bez lewej części skrzydła, na serio. No bo tak mi się koszmarnie skręca. Ej, mam plan. Wiem, co to safety car? No wiem. No. On coś powiedział na małą wymianę taktyczną. Jedziesz, się rozwalisz, a ja sobie wjadę do boksu. A co by się stało, a co byś to jakby wyjechał w WS i ty byś przejechał pitlane? No się pan zerował, bym bardzo zrejdowany. Ja gdzieś teraz padam, siema. Na razie. Aha. Idealny debit. Wobec zjeżdża do boksu po... Ale on się chyba rozwalił, nie? Tak to powiedział. Tak. Aha, a po nowej litery zjeżdża. Dostałem czwarte ostrzeżenie. Za dużo trata na tych bez tej lotki. No a miś po prostu tak źle jedzie. Dobra, dobra Jeffy, prognoza pogody. Nie poziom paliwa. Który jesteś? Mamy paliwa na 30 okrążeń. Który? Fajnie! Lekki deszcz jeszcze potrwa 20 minut, potem będzie ulewa. Okej. Robi się nieciekawie, powiem. A więc tak, pytanie numer jeden. Kto się rozwali teraz? W tym momencie według ktoś... Nie kracz, Bawet, nie kracz. Co? Nie kracz. Kurde, ja muszę sobie R zaoszczędzić. No bo ja też bez skrzydła jadę. Miałem takie spotkanie ze ścianą, że i tak cudrze jadę. Ale czekaj, to było to, co człowiek wywaliło na lewo? Tak. No Boże, serce mi stanęło w tej lidze. W ostatniej chwili złapałem na dwie opony. Ścianę. Nie, no bo ty poleciałeś na lewo, a ja zobaczyłem, że ty lecisz na mnie. Ja takie kurde gaz do taki bez tych głów. Mamy cicho. Wie ktoś, który jest nerdzio? On jest? Siąki jest, tak, siąki. Gdzie ty jesteś? Będę kręcił rekordy tomu, oglądaj moją umiejętność. No, Clover, powiem ci, że... O, jedno, ale będę spinował. Powiem ci, że to w tym momencie wygląda tak, że... Przez te twoje głupie uszkodzenie... dostałeś, można powiedzieć, karny pistop, no bo będziesz jeszcze musiał zjechać po nowe opony, ale czy łety, czy intery, no to... A raczej dziejecie ci będzie ciężko do tych, no bo ty masz w tym momencie jeden dodatkowy pit. Najwyżej zrobię AMG i wywalnię opony na ostatnich sekundach. No. Zrobię rulu, dojadę na trzy koła. I przy okazji skasujesz Kahira, tak? Nie, zrobię jakiegoś innego, co się wypowiem. Strzelam, że nerdzia, tak? Po sobie nerdzia, no lepiej to czarny strzał. Kubę. Nie, Lordzika. Lordzika, na pewno Lordzika. Lordzika chyba cię coś boli. Nie, na razie wiem, według mnie top 6 jest, nie, top 3 konstruktor jest według mnie zarezerwowany dla kompaktu, Sharka i BMW. No bo to raczej nikt nie będzie w stanie już nas dogonić. No na pewno nie to dwa. No tak, na pewno. Nie, no bo Clover, wysłuchałeś myślnego?
że my przegraliśmy w poprzednim sezonie z McLarenem, wiesz dlaczego? Tak to byłaby może nawet walka do ostatniego wyścigu, no bo tam była, no bo ty dostałeś karę i dojechaliśmy 8-9 bez punktu, wtedy jeszcze punktowało to 6. No i dobra, na świeczkę się na ducha przyłączy. No bo to w tym momencie to tak wyglądało, że w Wielkiej Brytanii straciliśmy wszystko, no bo tam, no bo ty chyba jechałeś tam czwarty, a jakbyś dojechał, to byłby jeszcze jeden punkt nadziei, że McLareny nie dojadą, a my byśmy wtedy musieli jechać w dublecie z pole position chyba i z najszybszym okrążeniem. Po prostu wtedy Brazylii byśmy musieli zgarnąć tak. Nie, jeszcze byś dojechał czwarty. 1-2, pole position i najszybsze okrążenie. Ale się... No bo to tak nie wyglądało. To zaważyło na konstruktorce i na moim mistrzostwie w pierwszym sezonie. Tak, no bo to był taki pochowy wyścig. Dostałeś tak karę przez to, że uderzyłeś w Lordzika, a potem jeszcze też godzinie, ty miałeś chyba na 20 sekund kar. Dojechałeś chyba czwarty do mety, a cię przyniosło na 8. Więc po prostu to był taki pech. Silverstone zaważył i na tytule, i na konstruktorce, no bo byłaby jakaś inna, no bo oczywiście się okazało, że po... Że w sumie po Grand Prix Wielkiej Brytanii już mieliśmy wszystko, no bo tak. Nikos jest mistrzem, a McLaren ma konstruktorkę. Jak to jest gada, wiesz? The tire situation is an interesting one, but I think the right call is to stick with what we've got right now. No właśnie, no właśnie wielki pech, no. To były po prostu głupie błędy, ponieważ mój błąd był oczywiście taki, że wyspinowałem na pierwszym okrążeniu, a potem przy walce z fałką. No, a potem, chociaż w tym sezonie jeszcze nie raz mi się to wydarzyło. A potem jak walczyłem z fałką, chyba o szóste miejsce. Jak znajdzie czas Sykahir? Nie wiem. A potem jak walczyłem chyba o szóste czy tam piąte miejsce z kimś, no to sobie uszkodziłem lotki i musiałem zjechać na dodatkowy pit. Jak to jest czołówki? Powiedz mi, jakie czas Sykahir kręci? Nie wiem. Tak, Clover, pamiętam, że jak dzisiaj było po prostu tak, że McLareny jechały chyba 1-3, zjechałeś czwarty, jakby się to tak skończyło, a tak by się skończyło, gdyby nie te twoje kary, no to musielibyśmy zrobić 1-2, pole position, i najszybsze okrążenie, a oni by obaj musieli nie dojechać. Tak by to wyglądało. Ale niestety skończyło się, aha, zaraz tam ktoś już kogoś by... A nie, dobra, to już powiem, musimy to dublowanie. Nie no, utknąłem po prostu. Nie, właśnie nie wiem, nie pamiętam. Nie wiem, ale Darkowy ma dobre tempo i będzie kogoś atakować. No właśnie utknąłem niestety. Takim. Za lukiem. Czyli twoim, nie, twoim teammate'em, tak? Nie, Nerdzio. Tylko teammate'em jest. A no tak, zapomniałem. A jak to się kręcisz? Na jeszcze raz ja? No tak na jedną notę. Moje ostatnie teraz oj! Były... Aha! Kuba się opuścił w sesji. Oj, znowu komentator. Ale nie spokojnie, Kwiatosz, z którym a, tak. No, Anglia, tak z czym czasami. Moje ostatnie to 1.21.5. I teraz mamy atak, jest zmiana na siódmej pozycji. Znaczy na szóstej pozycji. Ja teraz robię swojego besta, jaki to będzie best. 1.22.3. Jaki jest was best? 22.8. Taki sama. A nie, to jest mój najlepszy czas, kurde, Clover, sorry. Ten 1.21.5. W tym momencie, nie chcę nam nic, ale w pierwszym sektorze zaczęło mocniej padać. Jezus Maria, skorupa! Jakie ja mam zrzucie? W tym momencie wyjeżdżam ostatni, dobra. Jakie ja mam zrzucie? 59% aż, dobra. Zjeżdżam na 16 okrążeniu, jeśli się na pewno zapytam Jeffa. Chociaż nie, jak wy zjedziecie, to ja zjadę. No bo nie, że ja zjeżdżam, a chwilę później na Sneaky trzeba zjeżdżać. Zapytam się zaraz Jeffinę. 20 minut. A no to ile to jest 20 minut? Pod koniec wyścigu. Tak, no to jest 20 kółek. No to czyli już... Nie, 20 minut to jest w tej grze gdzieś koło 12 okrążeń, coś się stało. Okay, ojej, jest! Kto? Jest, boys, box! Kto? Gadajcie mi kto? Czemu Lordzik jest? Co się stało? Nerdzia nie ma. Nerdzio! Ale ktoś zje to. To będzie aż jest. Punkty! Jestem uratowany! Ja też, bo już nie miałem opon.
Kurde, ale, ale farciur, co nie? Do mety teraz ciśniemy. Nie no, nie, nie no, wy będziemy się zjadł tego kieposofty. Ale, ale, ale bym się, nie, czekajcie. Kto się robił w pitnie w Brazylii? No bo była na pewno taka osoba. Tylko nie pamiętam, który to był kierowca. Z Brazylii ma śmieszny wyjazd, strasznie długi jest, bo nosi odrodzenie palców. Nie, ktoś się rozbił w Brazylii w 2009 podczas wyścigu. Właśnie, kurde, nie pamiętam kto. Czekajcie, spodziewaj, kto się rozbił. Safety car. Czemu safety car? No właśnie, kaczka się wycofała, ale to... Nie, nie, zaraz w dyrektorze wyścigu, czekaj. Incydenty. Nie, 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 czekajcie, bo ja źle jadę, czekaj, też wam powiem. Jest to bo skorupę, to on złapał X-a obok swojego niku, po czym poleciał kompletnym spinem na pobocze. Nie, nikt się nie rozbił. Aka, wiecie kto dostał drive-thru? No. Skorupę. Ale to już dawno wiemy. Ale on dostał teraz nowe. Na tym okrążeniu. Darkoven, nie zjechałeś. To ten człowieczek próbuje zjechać. Nie zjechałeś? No właśnie. Ja nie zjechałem. To co, czemu się tak dziwisz? No myślałem, że wszyscy zjadą, a ja bym miał odmienną strategię. Nie bądźcie wszyscy. Dobra, Clover, tylko nie róbmy nic głupiego przy tym restarcie, bo ty będziesz za mną. Mam pomysł, wiesz? No? Pronto. Nie, Clover, jeśli się okaże, że będziesz aż taki szybki, no to zrobimy małą wymianę. Że się nie rozwalisz w pierwszym zakręcie. Zaczynam mocniej padać, mówi mi Jeff, że zaczynam mocniej padać. Fajnie. Ale sobie teraz zaoszczędzę paliwo. My ich w ogóle dogonimy? Tak. Oj, właśnie. Pędźmy lepiej. No właśnie, przecież my ich możemy nie dogonić. Aha, na safety carze robię swojego besta. O kurde. Ty, no faktycznie, my ich możemy... Safety car najprawdopodobniej... Nie, który to jest okrążenie safety car? On zawsze 3 jest. Nie wiem, ja już go mijałem raz i musiałem go dogonić. Tak, a nie, no to będziemy... Nie, 3, 2-3 jest. 2-3. Może zjechać teraz nawet. No, przecież nikt się nie rozwiał, nie wiem. No to przytrzymajcie stawkę chwilę. Jakby powiedz, co kupię, bo ja na pewno będę hamował, żeby on nie odjechał. Według mnie, ja mam bardzo malutkie szanse, że was dojdę. Włączyłem sobie w tym momencie bogate paliwo. Powiedz to mi. Czekaj, Clover. Kurde, nie dojdziemy już chyba, czekaj. Chętnie. Nie, jeśli zjedzie na tym, to powiem ci, że będziemy mieć problem, bo on już jest tam w końcówce. Chyba nie zjeżdża, wiesz? Chyba nie. Ta już byłaby informacja. Już byłaby informacja, dobra. Lordzik, wiesz co robić do pierwszego zakrętu? Wiesz co robić do pierwszego zakrętu? Dobra, już to sobie jeszcze podogrzewam oponki. Wiedzicie kogoś w kanapkę i robicie karambolę do betonu? Nie, ja go puszczę, także nie będzie takiej potrzeby. Aha. Spokojnie, bez kanapek. A czy nie, mi nie chodziło, że on najwumbuje ciebie, a ja najwumbuje tego przede mną. Dobry żart. Drugie sobie jeszcze dajcie. Bez kitu. Dobra. Nie, ej, słuchajcie, jakby teraz zjechał safety car, to by mi chyba zabrakło 2 sekund, żeby was dojść. Gdzieś tyle, pod warunkiem, żebyście nie zwolnili. Druga z Niemiec. Ale jakie masz plany na ten piękny restart? Ja? Przeżyć.
Teraz mówię, ja nikogo w jedynce nie atakuję, będę się stąd tylko obronić, albo... O, jak co on zrobił? Co? Aha. Co, co? No nie wiem, Kuba sobie wyjechał. Uciekł na chwilę. No to mówię, wyprzedzę go, a ten... Każą mi go oddać mi pozycję. Nie no, ta, nie, nie no, tak niestety nie ma. A i wiesz, że jak mu nie dasz pozycji na safety, każą, to dostaniesz drive. Już tak miałem raz. Coś mam na cię, no? Siema, ej. Pamiętacie, jak Schumacher wygrał wyścig, co to są drive-thru i przeciął linię mety? Tak, gadałem się o tym 15 razy. No bo to jest, A, jest jedna zgłoska, w 76 kierowca, który się nie dostał do wyścigu, nie wiedziałem, że jest możliwe takie, żeby kierowca się nie dostał do wyścigu. Co to się dzieje z ludźmi? To DNF-a i niezakwalifikowanie w jedną weekend. Ej, chyba znowu nie zjeżdża, panowie, o zjeżdża. Zjeżdża. Nie, i wiesz co właśnie, że stał się duży karabulan, w trzecim sektorze. I kierowca, który się nie dostał do wyścigu, po prostu wyjechał z boku. Dopiero sędziowie dopiero 9. Nie atakuj mnie, proszę, nie atakuj mnie, jakby coś to potem. Puść, mam sługę. Jezus, to jest zrobi? Czekaj, no to w jednym nakręcie, to się źle skończy. Darkowen wypchnięty. Ja musiałem puścić, bo to... Mój teammate nie chciałbym zrobić tutaj krzywdy. O, ale to jest Brazylia, królestwo Ferrari, a jak tutaj nie zrobisz, no to nigdzie nie zrobisz. No. Ktoś mnie puknął. Darkowen poleciał. Dosyć mocno. Ale jest na ogonie, ładnie. A, Mr. Kachy. Nie teraz! Nie tutaj! Na ogonie! Ale nie tutaj! No kur... Jezus! Uwaga! Jezu, Darkowen, sorry! Klemer, co ty robisz? Jak ja ci mówię, że naprawdę... Nie ma szansy, on za szybko z tych zakrętów wychodzi. Nie chępuję przed twarzą, ja jestem... Ja sobie linię poczułem. Jak tam twoje skrzydło? Jest z nich, która pomarańczowa? Niepotrzebnie mówiłeś na głos. Słucham? Ten sobie zajął wewnętrzną... Jeju, Bafet! No, ale i tak... Ja ci mówię, nie wierzę w ciebie! No byłeś na ogonie, ale gdzie ja mam cię przepuszczać? W zakręcie, gdzie się nie da wjechać... W zakręcie, gdzie się nie da wjechać koło w koło, sorry, ale nie tak. No kurwa, ten wyścig przewalony przez to. Ale to jest niesamowite, nie powinieneś biedny. No ty, to nie moja wina, że zwolniłeś tak przepotwornie w tym zakręcie. Dręci się od dwóch zakrętów, żebyś mnie puścił, bo jestem na ogonie. A co byście się rozwalili o siebie? Przywaliłem w niego w zakręcie szybkim, bo kamował w dziwny sposób. Ale ja tak kamuję zawsze. O, jest tutaj klover szeroko. Shell BMW Master Plan. No to, skąd wiesz? Release. Ja pierno, coś ty zrobił! No klover, ja tak hamuję tutaj w tym zakręcie bezpiecznie! Ale dręci się dwa zakręty! No to go puść przecież, Bawet! Ale jak to wiesz, puścić z kolei męczą w ulocie! Ja bym nikogo wyprzedzać! Ja nie mogę. Ja nie mogę. Właśnie! Co ja miałem zrobić? Puścić go! Ja ostrzymałem z ludu, ja byłem na ludzie! Nie, nie spać miałeś, kurde! Ja miałem go atakować na następnym zakręcie, ten bomber. Lordzik, kto jest za tobą? No main god muza sign! Ezio. O, cześć Klover, chyba cię będę atakować. Może ty mordercy. Tam strasznie wcześnie hamuj, Lordzik, bo jak zapsujesz, to potem musisz ciąć ten zakręt. Kur, co to było, mamy? Gdzie jeszcze ten nerd? No co ja? Ja to nagrywam, ja ci to pokażę! Ja jechałem tuż tu z Zalunkiem i go chciałem na scenę w zakręcie daje bombować, a jak coś, to chciałem cię na prostej puścić jakieś. Chciałem, za dużo straty były! Ja ci się drężę, jestem na ogonie i się teraz rozwalimy, bo strasznie wolno jedziesz, no... To twoja sprawa. Teammate jak marzenie. Ty zwolniłeś mnie w pierwszym. Jak w tym zakręcie. Mówiłem ci, że
jestem na ogonie i się, zaraz rozwalimy. Okay, wiem, że jest strasznie wolno. Ale ja wiedzie, ale ja chciałem mieć tą jedną sytuację i chociaż raz zaatakować. Uciekam się ruch. Ale byłem tuż tu za nim i tam mogłem opóźnić hamowanie chciałem, a ten się we mnie wpierdzielił. Hamuj wcześniej, no, Nordzik, tutaj. No opuścisz hamowanie, ty zahamowałeś kilometry pod punkt hamowania w tym zakręcie. No to linia mi tak pokazała. I pokazałem czerwone. Przed chwilą powiedziałeś, że jeździsz bez linii. Ale sobie włączyłem podczas safety cara. No bo to, bo moje tempo wyglądało fatalnie. A mówię, że ten zawsze hamujesz, no ty tak wolno jechałeś i ci się darłem dwa zakręty, że jedziesz strasznie wolno i że jestem na ogonie, żebyś puścił. No mango walka za side, nie śpinał. Coś tam po fińsku. Powiem ci tak, walka zespołowa. Kto to są za trzy tam strasznie z tyłu tak bolidy? No ja po pitstopie, bo nie miałem skrzydła. Darkowen, którego obróciłem, bo nie wrócił na tory, bo nie przywalił. I Skorupa, który miał drive thru. Aha. W skrócie. Ja wolę też instytutę. No proszę, ja nie widzę. Kara dajcie, błagam. Jeszcze jeden może kupić. Nowy by się przydał. No. Tak, żebyśmy się znowu rozwalili, sorry, ale nie. Aha, Clover, ty do mnie w te dwa sektory nie nadrobiłeś. Ja też jadę, ja też jadę na ubogie, no bo mam jeszcze minus 40, bo ja wyjechałem jedno okrążenie na minusie. Masz minus 40? No bo ja zacząłem na minusie, żeby mieć lżejszą bryczkę. O, to stary, to wiesz co, to chyba musiałbyś się zatrzymać i otworzyć sobie bak i tam trochę wylać, bo... Nie, bo... Jak masz na minusie właśnie pominę, bo wyżej minus 50, no to ubogie to jest ten normalnie standard, takie masz tempo. Ale czekaj, 0,50 czy 50 okrążeń? 0,50. No fajnie, jeszcze się coś zepsuło. A bo ja DRS-u w deszczu, nie? Tak jest. I zaczynasz jeździć na łyżwach. No, nie polecam DRS zakręcie. To się kończy pięknym spinem. Ja chciałem poczekać na... Ja nie komentować, co tam się wydarzyło, no naprawdę. No ja chciałem poczekać na ciebie, żeby w dobrym miejscu... No to, ale ja ciebie puszczę, zakręcie gdzieś nie da wjechać koło. A też chciałem coś powalczyć. Puścić cokolwiek, no... Dreci się dwa zakręty, że jestem dużo szybszy, siedzę ci na ogonie, jedziesz wolno. Trudno, main got mu zdawaj. Skończyliśmy jak w Ferrari. Nie, Ferrari skończyło gorzej, bo dwa DNF, a my wiemy. Darkowe, słuchaj, tam ja cię obróciłem, czy ty po prostu nie uderzyłeś? Nie wiem, muszę to przeanalizować. Na pewno Kakir we mnie walnął i to ostro. Z tyłu. Tak, a potem wracając na tory, Darko, ja to widziałem. Lecę z kombakiem, babę. O, 3 sekundy kary, fajnie. Ile został do końca? 10 okrążeń, Jeffino. 12. Prognoza pogody, no ale no. Jeszcze chwilkę, popędę. Na ostatnie... Dwa okrążenia przewidujemy opony soft. Potrzebuję safety cara w tym momencie. To pilnie. O, nadrabiam do Luka. Sekunda w sektorze. O, ale to ma ta pół sekundy w sektorze. Aha, moje przednie, ej, jak zrobić, żeby opony były cieplejsze? No bo moje przednie... No bo moje przednie źle wygląda. Aha, mi się w tym momencie wyświetliło, że tracę do Luka 37 minut. O kurde. Ale musiało być dublowane. Aha, Jeff mnie sprowadza do boksu, inny. Lordzik, nie daj się wyprzedzić temu nerdziowi.
Już cię wyprzedził, nie daj się. Karambola, dawaj Dorcik, wierzę w ciebie. Cicho tam, sam ze skaramboluj. Mi teammate'a, kurde. Ja chcę safety car'a, nawet wiesz co robić. Wyprzedził go ten nerdzio. Nawet wiesz co robić. O, opony schodziłem. O, tam walka czyjaś. Dobrze, Lordzik. Ty była czyjaś walka, czy bądź coś się nie... Sam jedzie. Lud, co się stało? Kto tam z nich walczy? Dobra, dobra, troszeczkę, dobra. Dobra, dobra, weszłem na minus ten, boże, weszłem na plus 20. Troszeczkę pożyjemy sobie tego. Boks, boks. Ty jesteś boks, boks. Ja czekam do streaków na tych podporach, jeśli w ogóle się kiedyś doczekam. Kurde, jest przed tobą. A kto w ogóle prowadzi wyścigu? No Kuba. A kto jest drugi? Ja. Kto jest trzeci? A, no tak, nerwy. No kurde, ja mam żółte opony, ja mam zimne opony. No i? No i to, że mnie ślizga. Dobrze, Lordzik jest trzeci, super, uprzedził go. Pomacaj jeszcze to. Dobra, 20 sekund zrobione, może go w końcu wtedy dojdę. Clover Paul 21, no to tutaj safety car go ratuje. Ojej! Błąd Luka, poważny błąd Luka. Safety car! Nie. Safety car. Nie safety car, po prostu pas pościg. O, to już będzie piękne. I z tego co widzę, jest uszkodzony. Z tego co widzę, niestety nerdzie jest przed Lordzikiem. Tam się chyba ostro bijecie. Tak z moich obserwacji wynika, że AMG jedzie. Na czterech kołach, wiesz? Ciekawe, aha. Clover, znowu zyskałem nad tobą 2/20 w pierwszym sekundzie. We're running an excess of fuel. We can turn up the engine to max about 3 if you need it. Turn ja? Fuel to rich. Lordzik, dawaj go. Nie no, odchodzi ci. Nie, będzie strasznie ciężko dość tej Luka. On jest szybki w trzecim sektorze, ja tylko do niego nadrabiam. Dobrze, Lordzik jest trzeci. Ja do niego tylko nadrabiam w trzecim sektorze. W pierwszym sektorze tylko do niego nadrabiam. Albo ja już baterii nie mam. Nawet jakie czasy kręci się tym pięknym. Co tam się stało, Lordzik, że jesteś tak daleko? Ciągle coś koło 1,20, 2,6. To lepiej jadę, na lepsze tam. Tym razem może jednak na prosty się puścimy. A co się stało? Walę na jeden walę, na jeden walę, na jeden walę, I don't think the line is really dry enough yet to start thinking about slicks. Dobra, Clover, teraz dopiero widzę, że nabrałeś tempa. The gap to the car ahead is 7.4 seconds. Oj, jak ten Luke ostro poleciał driftem. Jeszcze mogło się... Tak. I tak, w pierwszym sektorze jest między nami 8,7. Tak, na pomieszczeniu jest 1,4, potem jest myślę, że 80, a teraz jest znowu 1,5. Tak będziemy ciągle jechać, czego już nie robimy. Może będzie jakiś piękny, kochany safety car. Clover, proszę cię, nie krać. No. Były dwa, nie wystarczyły ci. To nie ta liga, tu przymusisz 50. Nie żeby coś, ale możesz spowodować safety car na przykład taranując innego. Aha. Lub ma jeszcze taką samą karę czasową tu ja, czyli 3. Ty masz Clover ile? 3. Ja zyskałem karę czasową po 5 ostrzeżeniach, tam na po 6. A ja Clover? Ile punktów karnych to jest wykluczenie z wyścigu? 12. A to sporo. Idę do mety 7, dobra.
Jeszcze zdążę na start Daytony. Nie, o której się ścigę? To jest ta pierwsza 20. A, to dobra, to już. A to Robert zaczyna, tak? Roba zaczyna. Dobra, w Eurosporcie jest, no to na obejdę. Skupiamy na wyścigu. Eurosport tylko 6 godzin puszcza, nie? Ale jeszcze na ich płatnym kanale. No, pierwsze 3 godziny i ostatnie 3 godziny. Ale jeszcze na ich płatnym kanale. Tak. Dobra, ja sobie tutaj były dobre, ja tutaj sobie troszeczkę pozgromadzę, dobra. Ten penalty, chłopak. Lordzik musi wskoczyć wyżej. Darkowany, co tam u ciebie? Ślizgam się i to ostro. Polecam ci założyć softy i sprawdzić, jak tam się jedzie. Nie. No, też polecam. Nie będę ryzykował. My wiemy, dlaczego ty polecasz, bo on wtedy w bandę i się rozwali, a ty wydał się na kargan. Był czas, że było dobrze. Nie, powiem ci, bo ja to śledzę. Nadrabiasz do mnie 6,7 na okrągłym. Czy nie normalnie to zrobić? Nie. Musiałbym cię wyspinować. Nadrabiasz 7,7. No bo tak, 0,4 w pierwszym, 3 w drugim i jedziemy tam na kilkanaście tysięcy. Hello, Zbinotto, Bawecie, aż. Mi szedł prezes Bogdzio Manenie, prąd w finale. Ale by się śmiał, bo jakbym teraz w finale zrobił. Baweciarz? O! Finale. Ale czemu chce, żeby on wyspinował? Nie będzie ci ciekawe, jak on wyspinuje. Ale nie, bo on wyspinuje. Wyspinuje po kątem 40 stopni, uderzy kątem opony w bandę i dojdzie do sytuacji kryzysowej, gdzie... Aha, czyli ty chcesz, żeby twój teammate się wyautował? Tak. No, tak jest. Walka zespołowa. Walka zespołowa. No bo w tym momencie, ja jeszcze nie wiem, czy to, ale prowadzę z piewarem plus 4-2 chyba. Albo 3, albo 3, coś takiego. Tak to pewnie stracę, ale no, będzie satysfakcję doprowadził. Prowadziłeś. Tak, dobra, w tym momencie zyskam... Teraz pojechaliśmy, my powiem ci, tylko 1/10 nadrobiliśmy na okrążenie, więc to nie jest dobry czas. Oszczędzałem opony, oszczędzałem R, bo nie miałem paliwa. No ja właśnie też sobie oszczędzam paliwo. Dochodzę Luka. Safety car. O, rekord drugiego sektora. No ta. Prześnił. Co? Kto tam poleciał? Mam nadzieję, że nie Lordzik. Oj. Co się stało? Lordzik, ty jesteś czwarty czy piąty? Safety car! Kto tam poleciał? Są jakieś... Ale kto tam poleciał? Ej, Kahir. Kto? Ty Kahir? A macie... Safety car. No dobra, czyli jednak się nie doczekamy stopy. Safety car. Dobra, płyta ci się zacięła. W trzecim sektorze już bardziej pada, bo tutaj według mnie sliki wychodzą z tego. Czy to mamy taki karambol, jak kończymy na 6-5 wyścig? Fajnie. No, lekki deszcz jeszcze potrwa 3 minuty, jak mówi. Lordzik softy! Oszalał! Bardzo dobrze. Niech teraz wszystkich wyprzedzi. I żółta flaga! Oszalał! Tak, ale to nie jest chyba.
Lordi, ten sos tak jest. Co? Dobra, nie spytajcie się z tymi gościami, bo... Ale będziesz, się... Ty się będziesz tak śpiewać. Prawdopodobnie. Odtrykowałem tutaj. Stoisz. Check your MFD for a new strategy option. Lordi, gdzie tam te sosy? Nawet. Świetny powrót na tor, naprawdę. Nie no, byłem duchem, no wiesz o co chodzi. Wiecie co mi mówi Jeff? Tak, że tak, w porównaniu tempa softów i interów, intery będą szybsze 7 dziesiątych na okrążeniu. Moje modyfikacje, wgrałem ich sobie tutaj w cholerę. To żółta flaga na prostej. Warto wam. Już nie ma. Deszcz zaczyna jeszcze bardziej padać, a ten zjechał na softy. Ja nie wiem. Ale tak samo. Już jest słuchanie tkatoru, mi się wydaje. Nie, u mnie w trzecim sektorze mocno nawet na jednym. No ty tam masz jakieś, nie wiem, te twoje mody pewnie. Masz mody na większą wodę i tyle. Ale nie, według mnie tak. Ja dałem 3 sekundy w sektorze, do Lordika właśnie odrobiłem. A ja zyskałem 3 sekundy. Nie, a u mnie to wygląda tak, że w pierwszym sektorze leje, aha, w drugim przesycha. O super, opona mi pękła. Co? Jaki dramat tego kierowcy. Lordzik, ile masz kar? 8. Czyś mnie zaraz... Serio ci pękło, czy robisz akademię? Nie, pękła mi poważnie. Ale według mnie miejsce na podium powinien być utrzymać. Gdzie ty, tak, gdzie ty teraz jesteś, z ciekawości? Na prostej? Tak. Ale tam to wam rzucę, widzę. Nie wcale nie było przyzaraz. Dobra, kto tam jedzie, to puszczam. Dramat AMG. Dramat kompakt. Ale przecież jak to jest możliwe? Spokojnie, przede mną wyjedziesz. I znowu za nerdziem, przecież ja się zaraz załamię. Dramat tego młodego kierowcy. Piąty wyjechał. Co za dramat tego młodego zawodnika zespołu Compact Technologies. Będzie przede mną na pewno, tak. Dobra, jaki ten metr ciebie odrobiłem teraz 8 sekund ostatnio? No nie wiem. A ja się dziwię, co jest tak? Ja tak mówię, co tak powoli jadę? Pewnie paliwo mi się skończyło. Nie, no i przecież mam powyżej, o co tu chodzi. A nie wskazywało mi, że pękło, a nie, dopiero musiałem przejść na oponę i patrzę 100%. Cześć, japie! AMG w Austrii, jego wyścig pęka mu na ostatnio, ale kurde, Hamiltona mogę się wtedy robić. Jedno okrążenie do przejechania, oj, żółta flaga! Lordi wyspinował, koniec. Dramat kompaktu. Ile oni teraz stracą? Kompakt F1 Team. Kurde, za 5 minut start Daytony. Aha. Safety car! Nie, bywało. Skorupa Aston Mariusz Racing pierwszymi punktami. Tak. Czy nie? Tak? Nie, chyba nie. Nie, bo jeszcze jest Darkoven. Ja jestem za nim. Darek, jesteś za nim, Mariusz ma punkty. Skorupa F1 Mariusz, tak? Tak czy jak to się nazywa? Aston Mariusz Racing. Aston Mariusz Racing ma punkty. Oj, przestrzelony pierwszy zakręt, ale dam dupy, kurde, ja sobie Klever wyprzedł, ja to jest ostatnie okrążenie. Proszę, mamy grupę. XD! Ja mam 87% zużycia! Dawaj! Trzy koła! Co? Jakim cudem? Co się stało? Kuba wygrywa! 87% zużycia! To niech wam pękają te opony! Pierdziele, no dzisiaj błagam! Pękają się opony! To jest niesprawiedliwe, to jest tak niesprawiedliwe! Lecimy do mety dojechać! 90%! 90% mam idę! Proszę być gadać! Klober, jak za to mam jest ten Darkoven? Skrupa jest ustny! A czy jak daleko za tobą jest skorupa? Jesteś bez tego. Daleko, a co?
Nie będzie 3%, co się dzieje, albo co się z tym dzieje? Bo tam jest zakręt. Benke, robimy to, Boże, ostatnie prosto. Jedź. Bo przed Darkovenem się skończyłem. Walnij prosto teraz! Piękła! Piękła mi ją podać! Nie! Lecimy! Dojadę! Dojechałem, nie, dobra. Ale spina. Nie! Dobra. Tak blisko! Ja położę spina. Piękła mi ją podać na prostej startowej! Zakręt wcześniej nie mogła! Nie, no i nie mogę oglądać, że ten nerd znowu jest przede mną. Jak tam AMG? Zakręt wcześniej nie mogła rąbnąć! No i jak tam AMG? Kto mówi? Kaczy. Co, ale co ze mną? Nawet nie mogłeś pod robinę wcześniej pęknąć tą kurę. No tak słabo pojechałeś. Jak słabo? Byłem. No słabo. Czyli? No, skończyłbym drugi. A tak wypadłeś poza tor i poza podium. No, bo miał pana pękła. Ale kochasz czwarte miejsce, wiesz? Boże, bawę! Dlaczego nie zakręt wcześniej? AMG, AMG. Co? Czemu to robisz takie naiw bomby? Ani jednego nie zrobiłem. Na początku startu, prawie bym... Ale to nie były dive bomby, to po prostu... To nie był dive bomb. Hamowałem zgodnie z linią hamowania, a to było złe, bo trzeba zahamować wcześniej.